Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w Krainie Bobrów, czyli w grze Timberborn. No, kontynuujemy sobie wszystko. Teraz niech ja się tu obrócę odpowiednio. A, tu jest nasza woda. No i co? Czekamy chyba na te punkty nauki w tym momencie, więc wszyscy są dorośli. Wolnych posłań troszeczkę mamy, bezrobotnych dwóch, czyli mamy jakby spoko, jeśli chodzi o obciążenie. Można by nawet, nie wiem, coś włączyć, ale tutaj to jest za wcześnie coś robić. No, mógłbym tutaj zbudować na razie bez robienia nowej dzielnicy. Nie mógłbym, bo to potrzeba 250 nauki stanowisko złomiarza. No właśnie, a my zbieramy w tym momencie na... Postanowiłem chyba w poprzednim odcinku zebrać jednak te 1000 punktów nauki na obserwatorium, co pewnie strasznie długo potrwa, no ale no, dajmy szybciej, żeby się wszystko tutaj... Brak materiałów dla budynku. Jakiego? A, ziemniaków. Pewnie nie ma. Nie, no ziemniaków nie ma, bo nie ma ich. Jagody 200, ziemniaków 0. Jagody 200, mleczy mamy troszeczkę, pszenicy mamy 0 na razie, marchewek mamy prawie że 200. Spokojnie. Można by coś, nie wiem, innego porobić. To jest nieodblokowane. To jest nieodblokowane, jakieś ławeczki. Kapliczkę mamy zrobioną. Łóżko dla chorych mamy, prysznice mamy, ostrzałki mamy, taras na dachu. Można by jakiś kolejny taras na dachu w sumie zrobić. Może to jest niezły pomysł. Tylko na tą stronę. Bo teraz będziemy mogli zrobić tutaj wejście w to miejsce. O, zasłonimy trochę okno tamtemu bobrowi, ale może nie będzie zły. Może nie będzie zły. Pora deszczowa zaraz się zbliża, czyli albo w zasadzie nie słucha. Prognoza nieznana, więc podejrzewam, że za chwilę się tu woda pojawi. Albo się jej nie pojawi. Zobaczymy. Szesnastogodzinny czas pracy. No, można dać im 15 godziny, to będą bardziej odpoczywać. Na razie nie mamy pilnych robót, więc... Tak, tutaj badamy. No, może nie będzie to tak długo. Jest woda. Ok. Popatrzmy jeszcze, czy coś... No, tamy można by zbudować kolejne. Ale to strasznie dużo kłód zużywa, a ich za wiele nie mamy tak de facto. Czy coś bez odblokowywania możemy? No, możemy, tylko trzeba byłoby... Przenoszeniu dóbr. No na razie nie mamy w ogóle dzielnic innych, więc to nam nic zupełnie nie... Domostwa. Gdzie mamy odseparowany budynek? A możeście jeszcze nie zrobili tego. Zalany budynek to ja wiem. Możemy go wyłączyć. Cyk. No tylko to musicie zrobić i będzie ok. No te nawadnianie, wylewacze, tylko to wszystko kosztuje punkty nauki, więc... Ja, no właśnie... Właśnie. Grilla mamy. Gospodarstwa różne mamy. Chaty leśnika możemy sobie robić. Wiatraki możemy w sumie stawiać. Chociaż na razie, no żeby w ogóle mieli co robić, nie? Na razie w ogóle kłód mamy mało. Od tego trzeba zacząć. No bo tu nam dopiero las rośnie. Nie wiem, czy nie powinniśmy więcej tego lasu posadzić. Może nawet sosnowego tutaj. No bo to tak rośnie właśnie średnio na jeża. Kasztanowiec, może kasztany będziemy zbierać, kurczę. Proszę tam sadzić wszystko.
teraz już będziecie mieli co robić. Nie, dalej są bezrobotni. Może to stanowisko zbieracza nie jest wydolne, bo tu jest jedna i... No ale nie, oni wszyscy zbierają. Stanowisko zbieraczy, robotnicy jeden. Priorytet, nie ma priorytetu. Znaczy oni wszystko zbierają. Chyba, żeby zrobić drugie stanowisko zbieraczy. Bo może to być niegłupie. Cyk. Stanowisko zbieraczy na przykład jakieś dać drugie tutaj. Wtedy ci będą mieć priorytet na przykład, no nie wiem, marchewkę albo ziemniaki. A ci będą mieć priorytet pszenicę. Dalej odseparowany. No tu masz wejście. A, odseparowane, bo nie zrobiłem ścieżki, dobra. Okej, okay, cyk i pyk. Już nie jest odseparowany. Już jest wszystko w porządku. Ci mogą mieć ogólne zbieractwo, tylko priorytet niech zbierają, aha, jagody, zaraz. Jagody, mlecze, kasztany, to nie to miało być. Tutaj, tak, w drugą stronę, bo to zbiera. Tu właśnie trzy, priorytetowy zasób, wydajne gospodarstwo. Ale to chyba wystarcza nam. Można by dać priorytet zbioru właśnie pszenicy. Sadzenie albo zbiory, działania priorytetowe. Gdzie mamy brak materiałów do budynku? Czego tutaj? A, no ziemniarów nie mamy, dobrze. Straszy mnie to strasznie. Gnonuj, umiera ze starości, okej. Okay. Kasko! No coś by trzeba było jeszcze tutaj rozszerzyć, jakieś budowanie wszystkich różnych rzeczy, bo... To mamy stanowisko zbieraczy. No to oni będą jagody zbierać, których mamy i tak mnóstwo. Ech, tu mamy oczywiście wodę, jest wszystko gites. Tutaj jeszcze haratamy trochę tych. No właśnie, to jak to wytniemy, no to będzie spokój. Tutaj można, też można by w sumie wyciąć. Gdzieś tutaj. Bo jest względnie blisko i jest jeszcze w zasięgu. Właśnie nie wiem, czy będzie w zasięgu, jak ja tu zrobię na przykład wyjście. Zobaczmy. Schody mogę zrobić. No na przykład tak, zróbcie schody i zróbcie schody tak. Teraz mamy więcej kłód. Czy tutaj działa to? To możemy odblokować, żeby deski też przerabiać. Mamy mały skład desek, no właśnie. Bo deski były do tych drabin potrzebne. Dobrze, i teraz, a teraz jest ładnie, bo teraz możemy powiedzieć mu, tak samo ty masz chyba w tym samym zasięgu, żeby to wszystko wyharatać, no bo i tak jest uschnięte. Znaczy pewnie można tam nawodnić to, no ale... Ale to jest doskonały materiał, który mamy bardzo blisko na kłody, który możemy zebrać. W sumie tutaj bym nie ustawał priorytetu pszenicy, bo to nie ma takiego znaczenia. Nadal brak materiałów. A, bo to jest, kurczę, te ziemniaki. No to można by w sumie, jeżeli oni nie mają co robić, no to nie mają... grillować, można to wyłączyć po prostu i tyle. Olgumit umiera ze starości. Gnonu. No niestety rotacja jest. Kłód mamy dużo, jedzenia mamy nie tak bardzo dużo, bym powiedział. Nie wiem, czy tu nie zrobić priorytet marchewki.
Niech będą marchewki jako priorytetowy zasób. Chociaż wtedy obawiam się, że nie będziemy mieć tutaj tych właśnie... Mógłbym drugi zrobić, bo tak naprawdę mamy, nie mamy dużo bezrobotnych. Więc trudno powiedzieć, no. Szybciej produkujcie tą naukę, bo już mi się nie chce więcej tych robić. 367. Nie, no trochę poczekamy. To coś by trzeba było jeszcze tutaj rozbudować. A budynek tej dzielnicy drugiej może, by może byśmy zaczęli robić. Bo to, zdaje się, możemy zrobić. Ustanawia dzielnicę z odrębną społecznością, zasobami i własną siatką ścieżek. Werbuje budowniczych. Czyli w zasadzie trzeba byłoby najpierw zrobić tak. Ścieżkę, bo to w sumie możemy jakby się tym zająć, nie? Możemy zrobić tak. No, tam już jest, że jest daleko. Możemy spróbować zrobić zarządzanie dzielnicą. Urząd dzielnicy. Drugi urząd dzielnicy na przykład byłby tutaj. Cyk. Czy ja to źle w tym momencie zrobiłem? Oczywiście, że źle zrobiłem. Nie da się tego odwrócić? Da się odwrócić w ten sposób. Czemu nie można tego zrobić? Skrzyżowaniem muszą być oddzielone. Chwila, moment. 600! Ojej! To nas przyblokowali z tą drugą dzielnicą, no. Może kurczę, nie warto to obserwatorium czekać, tylko że kurde, no później szybko nauka będzie szła, no. Z cierpi, no już jest połowa. Już jest połowa. To my możemy się zająć jakimiś innymi pracami, nie wiem, może to usunąć się da? Zniszczy za... Może tutaj by zrobić jakieś wyjście, tylko nie wiem, czy jestem w stanie. Nie można. Można oczywiście tak, ale tu będzie nam brakowało. Czyli tutaj nie wyspniemy się po takim i na tym, na tamie nie można zrobić. A nie mamy możliwości zrobienia chyba przęsła mostu jeszcze, bo oczywiście to kosztuje 100 punktów nauki. Platformy czy czegoś, więc no właśnie. Więc na drugą stronę teoretycznie się oczywiście dostaniemy, bo możemy zrobić takie podwodne przejście. Co też nie jest złym pomysłem, tylko że po co? Na razie tam nie mamy po co. Można by tutaj tamę zrobić. Mamy kłód dużo, więc jakby zrobić drugą tamę w ten sposób. Aha, tylko tutaj droga... No... Można by takie coś zrobić. Zróbmy tutaj drugą tamę. Nie mają co robić, to niech się zajmą drugą tamą. No tu już jest na czerwono, że jest daleko, tutaj tak samo. Ale to jest awaryjny budynek, to jest też takie, no w zasadzie tutaj do zbierania tylko tych mleczy. Mleczy? Mleczy. A tutaj do ścięcia tego i tu później już to możemy wyłączyć. Nie ma takiego problemu z tym. Mam nadzieję, że zdążą trochę marchewki urosnąć przez następną porą suchą. No nic, nie wiem, czy czasem nawet nie zapauzować przez chwilę, bo na razie się i tak nic nie dzieje. Więc ja może zrobię pauzę, taką techniczną i widzimy się, jak coś, no nie wiem, może coś się wydarzy, może coś wymyślę po drodze. Okej, jestem z powrotem, troszkę czasu upłynęło na dużej szybkości, mam już 915 nauki, tama jest gotowa, dorobiłem drugie gospodarstwo, bo oni nie nadążają z zbieraniem tego wszystkiego tutaj. No i dorobiłem jeszcze w międzyczasie jeden wiatrak, który na razie tak się kręci tylko po prostu. No i jeszcze chyba jeden domek, żeby mieć troszeczkę więcej populacji. No i tyle w zasadzie w tym czasie się działo. Tu jeszcze jedno drzewko zostało do wyharatana, ja to będziemy mogli zamknąć.
Poraz sucha nadchodzi. Zobaczymy, jak ta tama będzie tutaj się sprawować. A my na razie poczekamy oczywiście tutaj do tysiąca i zrobimy to, odblokujemy sobie obserwatorium. Zakładam, że wtedy będzie można szybciej robić te badania. No i będziemy mogli w końcu odblokowywać inne ciekawsze rzeczy. Ojejku, dobra, dajmy może szybciej, bo to... Seria nazywa się co prawda Wieczna Pauza, no ale... To nie Stellaris. No to nam daje też przejście na tą drugą stronę, bo tutaj można zawsze zrobić ścieżkę, cyk, 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 o, i mieć po prostu na drugą stronę przejście, jakbyśmy później potrzebowali coś zrobić. Tu jeszcze tego, no oczywiście ziemniaki się skończyły, no tak. Te ziemniaki jakoś oni szybciej zjadają czy coś, albo nie zdążają tego, może mało jest tych ziemniaków, no nie wiem. Pszenicy chyba już troszeczkę mamy, tylko na razie jej nie będziemy mogli przerabiać chyba. Chociaż w ogóle żeśmy jeszcze pszenicy nie zdjęli. Ale tu jest troszkę pszenicy zebranej, więc sobie zakumulujemy to wszystko. No i co? Jeden bezrobotny, no tak, no bo nie ma co robić, ale zaraz ich zagonimy. Okej, okay, tu już będzie można wyłączyć to. Tu już są wszystkie ścięte te... No właśnie, to jest to, brak zajęcia. Ja wiem, że brak zajęcia, czyli dajemy, wyłączamy. Jest sprawa załatwiana, nie musimy o tym pamiętać. Wody mamy 200, ohoho, to jest wystarczające, wydaje mi się, na taką liczbę bobrów. Aczkolwiek mamy trochę więcej teraz bobrów. Więc trzeba też o tym pamiętać. O, jest 1000 nauki. Dobra. Więc tak. Obserwatorium. Mam nadzieję, że do tego nie jest potrzebne na przykład jakiś metal do budowy czy czegoś, bo 80 destek drewna, 30 zębatek i 10... Kurde, co to jest? Właśnie, żebym ja się nie wyrobił na szaro tutaj. Nie, sosny, czyli to są zwykłe takie kłody, albo sosny są zbieracze czegoś tam. Ty, to może rzeczywiście tu trzeba jeszcze odpalić pewne rzeczy, bo to są pewne zależności, ja tak czekam jak głupi na to, a później będę czekał jeszcze troszeczkę. No ale dobra, nieważne. Po kolei cyk, tak, dobra. Możemy obserwatorium tutaj zrobić. Ono powinno być... Najlepiej tu gdzieś. Teraz obróćmy sobie. W tym miejscu jest w sam raz. Nie, tu nie będzie w sam raz. Tu będzie w sam raz. Cyk. Oczywiście będzie nam materiałów brakowało, bo potrzebujemy desek 80, zębatek 30 i żywicy sosnowej. W związku z czym oczywiście jesteśmy w czarnej D, bo zębatki, żeby odblokować, no właśnie, to nie jest takie proste. Może ja się troszkę za bardzo ten... Wały to nie. Zębatki gdzieś były, kurde. Mam nadzieję, że nie trzeba najpierw kopalni odpalić, bo to, że było całe zmarnowane. Ale dobra, uczymy się, kurde, gdzie to było. Składowanie, krajobraz, ścieżki, tego... Może to trzeba inaczej zrobić, najpierw inną dzielnicę i tak dalej. Wytwórnia zębatek, 100 nauki, o... No to powinno szybko pójść. Później powinniśmy zbierać ten sok czy coś w tym stylu. Gospodarstwo wodne, grill, młyn, piekarnia, ul. Ale to nie jest chyba to, tylko zasać drzewa i krzewy. Co służyło do zbierania tego soku? Pompy wodne to nie. Tutaj nie, a to zasoby mlecze, kasztany, no właśnie. Zębatki będziemy musieli. Chata zbieraczy soku. 500! No to trochę. Trzeba było odwrotnie zrobić. Najpierw trzeba było zrobić chatę zbieraczy soku, później trzeba było zrobić wytwórnię zębatek i tak dalej. Ale spoko, spoko. Nic się nie dzieje.
zanim tu 80 desek zbiorą, to to będzie strasznie dużo zabawy. A właśnie, zobaczmy, mamy... susza jeszcze nie przyszła. Zobaczymy, czy ta woda zostanie tu zachowana. Tych mleczy nie wiem, czy warto zbierać, kurczę, tyle, bo nie wiem nawet do czego to jest. Najdłużej będzie ta zbieracze soku. Bo to 500 będzie wymagało, ale na przykład to wytwórnie zębatek będziemy mogli sobie już zrobić, wydaje mi się. Tylko ona pewnie musi być zasilana tym wałem, ale możemy ją zrobić tu, bo tutaj mamy nadprogramową moc. Się uparłem na to obserwatorium. No, może trzeba było wcześniej sobie popatrzeć, co rzeczywiście, co jest potrzebne do tego zbudowania, tylko że no jest napisane, co jest potrzebne, no więc można było to pominąć, powiedzmy, i w innej kolejności zrobić. No i widzicie, mamy tutaj ładnie wszystko. Susza jest, tu się woda zachowała, tutaj jest sucho. W zasadzie to możemy sobie spokojnie tutaj czerpać, możemy sobie prysznicę brać, mamy nawodnione. Co się stało? Aha, tylko koło wodne nie pracuje, żeby deski robić. Nie wiem, czy nie powinniśmy tego tartaku zrobić jednak gdzie indziej. Czy tartak, nie wiem, czy nie powinien drugi być gdzieś tutaj, nie wiem. Zróbmy na przykład po tej stronie tutaj tartak, cyk. On wymaga kłody, krótko mówiąc. Bo desek nam zabraknie, ale tu będziemy mogli go zasilić tym wałem czy czymś. W ogóle wał prosty, czy możemy to połączyć? Cyk, cyk, możemy połączyć. I tu w zasadzie jest dowolnie, jak my to połączymy. Więc może... Po tej stronie bym chciał, żeby były wiatraki. Zaraz. Kierunek tego... Chcę, żeby było... Nie tak. Tak. O, właśnie coś takiego. A, przez drogę nie mogę. O kurde. No dobra, to sorry, cyk. Przez drogę nie mogę. No to trochę ciulowo. No dobra, no to produkcja będzie gdzieś tutaj szła w takim wypadku. Tak, i sobie zrobimy to coś powoli, pyk. To będziemy mogli tartak zasilać. Nie wiem, czy jeszcze tych więcej nie będzie trzeba tutaj zrobić wiatraków, ale one mogą tutaj być. Mam nadzieję. Bo oczywiście sobie nie zrobiłem, zasadziłem te. Może trzeba by to pole zmniejszyć troszkę. To pole. O właśnie, coś takiego. A to mi zetni, żeby mi tu nie przeszkadzało. A, tu jest wszystko w tym do ścinania. Dobrze, oznaczone. Bo to generuje 72. No właśnie, a co by to tak... Aha, zostały wam... Gruz wam został. Kłody po zniszczeniu. No właśnie, troszkę żeśmy stracili materiałów. A to zaraz to odświeżą, że tak powiem. Brak mocy w budynku. No ja wiem, że brak mocy. No ten tartak możesz wyłączyć. Nie ma co tu tracić czasu na pracę. Skoro... Właśnie. Teraz możemy odblokować wytwórnię zębatek. Która się mieści, kurde, gdzie? Tu. Cyk. Ona wymaga deski. 3 godziny, ale moc też potrzebna jest, ok. Dzieli moc. No to dziel moc. Czego brakuje? Mocy do funkcjonowania. A, bo jeszcze nie zrobili tej jednej i tej. To zużywa mocy. Pobór mocy maksymalnie. Nie jest tu powiedziane, to głupio trochę. Pięćdziesiąt. 120.
170, a tutaj wytwarzamy... A moc wyjściowa 139, spokojnie. Jadą pełną parą, widzę. Tu wiem, że konstrukcji brak mocy. No jak to zrobicie, to nie będzie braku mocy. Dobrze, woda jest na razie... No, nawet ta tama nie byłaby taka potrzebna. Fajnie, takie przytrzymanie i tu nam wszystko rośnie ładnie, wegetuje. Można sobie cały zielony obszar zrobić z takiego niezielonego. Ekstra, podoba mi się to. O, teraz już tartak już pracuje. Nie wiem, czy tu jest składowanie, duży skład, ale nawet dość blisko jest. On jest nawet jeszcze niewyrobiony. Nie wiem, czy małego składu nie zrobić. Mały skład. 20 na potrzeby tutaj tego tartaku. Będą mieć blisko tutaj do składowania. Można by to jakiś priorytet na przykład dać. A, plac budowy to jest. Tu brakuje materiałów czego? Kłody desek brakuje. No tak, no oczywiście, że brakuje desek. A to się da zapauzować? Budowanie? Da się zapauzować. To obserwatorium zapauzujmy, to wtedy kłody będą tutaj do wytwórni zębatek szły. Zanim to zrobimy, co tu się dzieje? Aha, tu ma być na deski. Pyk. Pozyskuj zapotrzebowanie. Opróżnij. Wyślij do... Pozyskuj z innych magazynów. No właśnie, żeby tutaj było 20 desek w pobliżu zawsze. To będzie optymalizowało troszeczkę całą drogę. No nie wiem, czy oni więcej nie potrzebują też tych pryszniców gdzieś do zrobienia, ale nie chcę za dużo w tym momencie tutaj robić tych. To można w sumie wyłączyć, chociaż i tak są bezrobotni. No. Z żywnością, wodą jest gites. Mleczy mamy tyle, że nie wiem, co z tym będziemy robić, bo nie wiem, do czego te mlecze są. Pewnie do czegoś są. Tylko nie wiadomo, do czego. Jeszcze, bo nie chcę mi się kopać po tych wszystkich. A jest tu w ogóle jakiś system pomocy, czy coś tam? Tego nie widzę za bardzo. Ja tu w ogóle zmniejszyłem chyba też czas pracy troszkę. Więc... Niech się nie przemęczają, nie? Ważne, żeby tu pracowali. Tu dałem priorytet w ogóle wyższy, żeby oni pamiętali o tym, że mają tutaj pracować. Deski cały czas robią, więc składowisko desek jest. Nie może pozyskać posterunek tragarzy. Takie to jest. Pozyskuj towary z innych magazynów. No to... To posterunek tragarzy, proszę bardzo. Mówicie i macie. A co to wymaga do budowy? Kłody i deski oczywiście. Wąskim gardłem będą te deski niestety. Oczywiście wiatru zabrakło z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy taki... Czy to w tym momencie nie zrobić gdzieś też tutaj. Bo wtedy można by tutaj zrobić jedną taką elektrownię wspólną, nie? Docelowo. Bo na razie jesteśmy udupieni z dyskami, nie? Nawet to byłoby niegłupie. Energia. Koło wodne. Gdzie ono jest? Koło mocy. Zapasowe na sile bobrów. Ja bym może ich nie przemęczał. Trochę to będzie kosztem tych. Tutaj. Ale tu nie będzie tego tak dużo. Weź tak, wyharataj. Coś takiego. I tutaj w tym momencie będzie można...
Nie, ale do koła wodnego nie potrzebujemy chyba dojścia takiego. Może potrzebujemy, może nie potrzebujemy. No bo to jest wszystko kosztem tych całych jagód, ale ich jest i tak od groma, więc... Dobra, niech to, niech się tym zajmą. Do roboty, no kurde. Są bezrobotni, a nic nie robią. Tylko tych zębatek to tu będzie od groma jeszcze trochę, żeby zrobić. Tych wałów całych, no ale... No właśnie, bo wałów się nie da robić. Tych wał prosty. Na ścieżce. No i to jest pewien ból. Może nie ma potrzeby tam robić ścieżki. A dajmy trójkątny może. Czy oni będą w stanie tu dojść do tego? Ja wiem, że jest zablokowany. Nie, to nie jest takie, jak powinno być. Dobra, to zróbmy jeszcze tutaj. Żeby było jakieś przejście. Tu możemy odblokować za to. Brak robotników w budynku. No tak, bo było wyłączone. Dużo budujemy naraz. No dobra, ale mamy pół godziny, więc pewnie będziemy kończyć ten odcinek. A w następnym co? W następnym no zobaczymy, rozbudowujemy dalej. Muszę mieć obserwatorium. Nie ma bola. Nie jest to oczywiście takie super ważne, ważne z punktu widzenia mechaniki gry pewnie, ale ja chcę mieć. I już. Mamy co? Wakaty jeden. No trochę brakuje ludzi, znaczy bobrów do pracy. Więc nie wiem, czy jeszcze jednego tu nie zrobić budynku. Mieszkanie. Mieszkanie. Ten? Wydaje mi się, że tak. Pyk. Nie, drabiny nie. Brak mocy. No ja wiem, że brak mocy tutaj. To może go wyłącz jak brak mocy. Żeby nie tracić tutaj czasu. Czekamy, aż zrobimy tutaj. No kłody, desek oczywiście brakuje. To jest jakby... No ale ci będą tutaj te deski robić. Tu jest mały składzik desek, zdaje się. A tak, bo tutaj mamy kłody, to my mamy tylko na kłody, a nie mamy na deski składu. Tu też jest na deski. To miało być nie na deski, to miało być na kłody. Tu miało być na kłody, a na deski byśmy dali gdzieś tak centralnie składzik. Duży skład, mały skład. Duży skład. No właśnie. Ale dobra, tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Na razie dzięki za obejrzenie tego, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć!